Dzień dobry, cześć i cześć na was. Bardzo serdecznie jestem Paweł, dzisiaj kolejny odcinek z gry Scrap Mechanic. Słuchajcie, moi drodzy, miał być wieżowiec, jest półwieżowiec, więc musimy zrobić z tego prawdziwy wieżowiec. A jak to zrobić? Bardzo prosto. Słuchajcie, okazuje się, że jest bardzo fajna winda. Znaczy jest dużo wind, bardzo dużo wind, bardzo dużo rozwiązań. I znalazłem chyba najciekawsze rozwiązanie i najprostsze. No nie do końca proste, ale dobra, mniejsza z tym. Więc zaraz tutaj wstawimy windę do naszego budynku. Czekajcie, ogólnie na dole miało być wejście, więc tutaj zrobimy sobie już to wejście do naszego cudownego wieżowca. To już na razie skasujemy. Tutaj też na razie skasujemy, o. Dokładnie, tu będzie takie duże wejście. Ale czekajcie, tutaj nie mam płytki. Kurczę, muszę to wyrównać. Zapomniałem, że tu nie mam nic wyrównane. Mam już windę, słuchajcie, przygotowaną. Ta winda sięga mniej więcej chyba do trzeciego czy czwartego piętra. Chyba do czwartego piętra sięga. Więc tak naprawdę 104 piętra będę musiał dodatkową windę umieszczać. Ale to nie jest problem. Damy radę, że tak powiem. I czekajcie, no momento. Wyrównam tylko tą podłogę tutaj w środku, na początku przynajmniej, że jakoś to wyglądało. Żeby tu nie było trawnika na środku. A zobaczcie, jak ładnie tutaj w środku, taka szklarnia. Ile tu światła wpada. To będzie mój nowy dom. Super ekstra wypasiony wieżowiec. Wieżowiec Pawełeła, tak jest. Dobra. Tutaj też wyrównam, o. Beton musi być, dokładnie. Porządny beton musi, czekajcie, tutaj musi być, o. Dobra. Tutaj tak samo. Tu sobie wyrównamy. I zaraz tutaj wstawimy do środka windę. Taką super ekstra wypasioną windę, moi drodzy. Dzięki której będę mógł znaleźć się na czwartym piętrze. Ona jest dość, dość fajna, nie laguje. Zaraz wam pokażę. No momento. Dobra. Dobra. Tylko muszę mieć podstawę do tego, żeby tutaj ładnie wstawić ją i żeby to fajnie wyglądało. Okej. Dobra, i teraz tak. Tutaj mamy coś takiego, tu możemy sobie windę wstawić do środka. O. Nazywa się elevator, czyli winda. Jak sama nazwa wskazuje. Dobra, budujemy. Ona ma wejście tutaj. Tak troszkę dziwnie, ale nie szkodzi. Musimy ją... Jezus, bo ty się przewróciła. O ty, no kurde. Dobra, winda nam się przewróciła. Czekajcie, winda powinna być gdzieś w rożniku jakimś. Na rożniku, czekajcie. Tutaj poszło w tą stronę, tu poszło w tą stronę. Dobra, damy tutaj. O, dziura. Czekajcie, tu jest wejście, ok. Muszę dać tak. O. Proszę bardzo, tutaj wstawimy sobie windę, która będzie nas wywindywać. Jak sama nazwa wskazuje. Do wywindywania będzie. Czekajcie, to tylko tutaj uzupełnię tą rynienkę. Nie wiem skąd się ta rynienka wzięła. Ok. I teraz tak. Wchodzimy tutaj. Ops. Stajemy tutaj. Tylko musimy uważać, bo nas zrzuca. Jak nas zrzuci, to wtedy nam... O, winda zjedzie! No właśnie. O, dobra. Tu sobie stanę. I teraz tak, tutaj zbudujemy oczywiście z betonu kolejną podstawę. O, musi być podłoga. Tak, żeby nie spadł od razu, jak przyjadę tą windą, to żeby nie spadł, to mógł tutaj wejść ładnie, elegancko. Dobra. Tylko tu zrobimy taką małą podstawę, żeby nie było jakichś nieporozumień. Aha, czekajcie, nie do końca, dobra. Zrobimy to tak. Tak. No, ale zbuduj mi to porządnie. Ja muszę tutaj windę zbudować i muszę ją przyspawać tutaj w tym miejscu. O. Dokładnie tak. Tak. Tutaj tak. Myślę, że będzie dobrze. Musi być. O. Ok, tutaj zbudujemy sobie kolejną windę. Proszę bardzo, zbuduj. O, dobrze, dobrze, dobrze. Damy podnośnik. Trochę ją podpompuję. Złapiemy ją tutaj. I teraz tak, kolejna winda byłaby na przykład gdzieś tutaj? Obok? Nie, czekajcie, bo tam nie będę mógł wejść wtedy. Bez sensu. Odwróćmy ją.
Damy ją tutaj, o. W tym miejscu. Tu jest wejście. Okej, okay. I tu mamy kolejną windę. Proszę bardzo. Kwestia tylko teraz, żeby tutaj akurat tej podstawy nie zbuduję, ale... Dam. No nie, no co mi sta... ty... O, ty grubasie jeden. O, ty, stój, ty czekaj do góry. Nie, no proszę cię. Jest trochę łatwiej, ale i tak nie jest za łatwo. I teraz tak, muszę zbudować podstawę tylko sobie. Jak zbuduję sobie podstawę, to wtedy kwestia tylko zeskoczyć odpowiednio na to. Na razie. Czekajcie, muszę tak przejść tutaj. Będzie chyba szybciej i łatwiej, tak mi się wydaje. O. I tu muszę zrobić sobie podstawę. Czekajcie. Tu nie mogę mieć tej podstawy. A tam jak się wychylę, to spadnę, bo to nie jest Minecraft. Więc zrobimy to tak, tak. Praca na wysokości. O. Dobrze. Tu będę miał podstawę i teraz tak, muszę hopsnąć. Źle zrobiłem, że zrobiłem tak daleko. To zeskoczymy na dół. Muszę teraz tą podstawę zbudować. Więc to nie będzie takie proste. Ja chcę zbudować naprawdę potężny budynek. Nie, nie to! Nie o to mi chodziło. O, podstawka. Do tego tutaj, o, coś takiego. Cyk. I będziemy mieli w środku windę elegancką, także cyk. Szkoda, że tyle biegania będzie. Ale i tak łatwiej i bezpieczniej niż jakbym miał wchodzić po takich małych schodkach dziurawych. Jedź, maleńki, jedź. Dobrze. Druga winda. Mogę tam sobie zrobić większą podstawę. Nie, nie, poczekaj, poczekaj, dobrze. O, tak. I teraz tak, hops, tutaj. Tutaj się przebiegniemy. Tak ostrożnie. Teraz tutaj się przebiegniemy. Tu mam podstawę, na to mogę wskoczyć. I tutaj mogę przyspawać kolejny poziom. Ha! Elegancko. Tylko muszę sobie pod stopami teraz usunąć ten poziom. O. Proszę bardzo. Zobaczcie, teraz będzie troszkę łatwiej. Chwilę to też trwa, ale znacznie bezpieczniej niż wchodzenie po takich... takim gzymsie. Nie wiem, co to by w ogóle było. Takim beznadziejnym, małym czymś. Po tych schodkach, jak ostatnio. Teraz przynajmniej tak już wygląda. O. I przynajmniej wiem, że dojadę bezpiecznie do samego szczytu. O, dobra. Tutaj do góry. Muszę się wywindować na cztery piętra kolejne. Dobra. Troszkę podskakuję, więc to jest taki mały problem. Dobra, tutaj wyżej, wyżej, wyżej. O, dobrze. Pójdę do góry. Końcówka. Nie, 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 poczekaj. Dobrze, dziękuję. O mój Boże, nie zrobiłem sobie podstawy. Oh, come on. Serio? O nie, no nie, no muszę... muszę teraz jakąś podstawę zrobić. Coś czuję, że tak szybko nie zbuduję tego budynku. Ja myślałem, że to będzie tak znacznie prostsze. Okazuje się, że nie, bo po co? O. Dobra, tu. Tu. To usunąć. I teraz muszę znowu wziąć to na podnośnik. Znaczy, przepraszam, na moje turbo wypasione narzędzie spawalnicze. Ale zobaczcie, jak to zaczyna wyglądać. Ten budynek już ma jakieś piętra. Nie będę robił może do sufitu, bo to naprawdę bym musiał robić chyba całe 20 odcinków. Ale zrobimy sobie tutaj jeszcze parę. Jedno piętro jeszcze przynajmniej dorzucę teraz. Może dwa, tak żeby tą windę zabudować. Czyli będzie wysokość dwóch wind. I zabiorę się za wykańczanie tego budynku, ponieważ jeszcze tam muszę zrobić parę rzeczy. Takich tajemniczych i bardzo fajnych. O których wam zaraz... za które zaraz zobaczycie. Takie wykończeniowe, dekoracyjne, żeby to nie był taki zwykły prostokątny budynek. A to też chwilę zajmie. Więc zaraz się za to wezmę. Czekajcie, muszę przebiec, przebiec, przebiec tutaj. O, jestem, dobrze. Jest. I teraz muszę zrobić sobie sufit tutaj, o. Tak będzie szybciej.
sufit do stanięcia. To usuwam. Dobra, tam pewnie jeszcze jedno piętro muszę wrzucić, żeby zasłonić. Tak? Oż kurde, nie wiem czy tam zasłonię. Muszę tam wjechać. Muszę tam wjechać, bo nie mam żadnego pojęcia, czy tam jestem w stanie wskoczyć. Teraz zobaczymy. A nie, idealnie, zobaczcie. Idealnie, wskoczę. Na styk jest. Dobra. Jeszcze jedno piętro mogę dorzucić bez problemu. Także dorzucamy, moi drodzy. Podstawa, zbuduj. Tylko muszę gdzieś tu dalej. Okej. Podstawa, góra. O, to sobie przyczepimy. I tu zrobimy zaraz zadaszenie, zrobimy takie kolumny, zrobimy trochę roślin, zrobimy jakieś ławki, być może, zobaczymy. Będzie się działo, tyle wam powiem. Będzie bardzo ładny budynek wykończony. Bardzo fajny plac, mam nadzieję. Będziecie mogli ocenić. O, tylko te windy są takie jakieś toporne, ale na szczęście nikt tam do środka raczej nie będzie chyba wchodził specjalnie. Nie skacz, nie skacz, dobrze. Dobra. Okej. Teraz tędy. Tutaj zrobimy sobie piękną podstawę i tu mogę przyspawać. Cyk. Proszę bardzo. Teoretycznie sufit moglibyśmy zrobić, ale myślę, że tam nikt nie będzie patrzył na razie. Nie będzie patrzył na razie. Okej. To usuniemy. Patrzcie, jak długo się spada. Proszę bardzo. Mamy zrobiony wieżowiec. Mamy zrobiony wieżowiec. Parter, pierwsze, drugie, trzecie, czwarte, piąte, szóste, siódme, ósme. Osiem pięter? Holender. Dobra, nie, czekajcie. Dorzucimy jeszcze chwilę. Osiem pięter to jest za mało. To jest stanowczo za mało, moi drodzy, na 8 pięter. Co to jest? 8 pięter to jest nic. Nie mogę pozwolić, żeby mój ten wieżowiec był taki maciupki. To jest maciupeńki wieżowiec, taki nie może być. Nie zgadzam się. O, dobra, tu zrobimy sobie podstawę znowu. Okej. Tutaj tak samo. I tutaj. Tak, żebym miał gdzie postawić, że tak powiem. Oczywiście kolejną windę. Zrobimy to na 3 windy. I myślę, że będzie w porządku. Na 3 windy powinno być ok. Tak. Tak. Chyba jeszcze jedno tutaj zrobię, żeby mi ta winda na dół nie spadła. Bo jeszcze może zlagować. Czekajcie, tu skrzywo. Tak. O, te piętro nie musi być idealnie proste. Okej. Kolejna winda będzie stała w tym miejscu, więc musimy zrobić sobie miejsce zaraz. Tutaj czekajcie. Pan winda, pan winda, pan winda. Tu zbuduj. Dobrze. Tutaj. Zdążę złapać, zanim spadnie. Zdążę. Okej. Okej, i tu byłaby kolejna winda. Zrobię tylko beton, żeby nie spaść w te dziursko. Bo byłoby niesympatycznie. Dobra, czekajcie, coś tu jeszcze. Aha, no właśnie, muszę tu wejść na górę teraz. Zrobić sobie podstawę, na której będę mógł stanąć. Okej. Widzicie ten efekt taki smużenia? Ja też. Dobra, żebym tylko trafił. Ach, jestem. Dobra. Tak, parę piętra możemy jeszcze dorzucić. I dopiero wezmę się za budowanie tego, co oczywiste, czyli tego wykończenia. Bo nie ukrywajmy, ale kurczę, no takim. Co to jest za wieżowiec, który ma 8 pięter? To nie jest wieżowiec. To jest jakiś słaby wieżowiec. Wieżowiec dla słabe uszy, o tak, dobra. Idę na dół. Zrzucimy sobie tutaj kolejną podstawę. I to będzie porządny wieżowiec wtedy, tak jest. Czekajcie, gdzie jest moje piętro? Tu jest moje piętro, podstawka, proszę bardzo. O. Chociaż mógłbym nawet robić podwójnie od razu. Zespawać jeden z drugim i od razu bym mógł teraz... to też jest pomysł. To jest nawet może lepszy pomysł, szybszy pomysł. Dobrze, zróbmy tak. Podstawa. Słuchajcie, tutaj zrobimy...
drugą podstawkę. Tylko tą podstawkę przyspawamy do... O kurde! Nie, no wkleiły mi się, no. Chodź tu. Damy tu. Okej, tak. Podstawkę skleimy z podstawką. Tylko jak nam wskoczę? Och, come on! Serio? Dobra, tak byłoby szybciej. Nie, nie tutaj, z drugiej strony. Muszę tutaj wejść, na górę. Będę budował, że tak powiem, podwójnie od razu, a nie pojedynczo. Nie będę musiał tam wchodzić 10 razy, tylko raz. Więc będzie, że tak powiem, szybciej i wygodniej. Okej. Dobra. Mam nadzieję, że tylko to nie ten. Nie będzie ladżyło. Dobra. I pokuszę się jeszcze może o jeden. Jeszcze jedno dospawamy tutaj, a później zaniesiemy na górę. Tak. Czyli stara, dobra metoda. Albo nie, dobra, podwójnie, kurczę, bo później mam mieć lipę. To lepiej, żeby tej lipy nie było. Tak, tak, tak. To na podnośnik. Zapiszemy to jako podstawa podwójna. Podstawy dwie. O, tak jest. Zapisz. W razie czego. Tu złapiemy sobie na podnośnik. Będzie jeszcze szybciej, podwójnie szybciej niż myślałem. Proszę bardzo, tutaj, tak? I teraz musimy tylko dostać się znowu na górę. O, czemu nie mogę latać? Ja się pytam. Dobrze, te windy przynajmniej są. Dobra. Okej. Chwila jazdy. I tak jest szybciej niż wskakiwanie po tych małych klockach. Znacznie szybciej, naprawdę. Jest ogromna różnica. O, jeszcze tutaj. Trzecia winda. Zbliżamy się już? Tak. Dobra. Jestem na szczycie! Czekajcie. O, dobrze, trafiłem. Umiejętność spadania to bardzo istotna umiejętność, moi drodzy, w Scrap Mechaniku. Jak ktoś nie potrafi latać, to musi spadać z góry. Okej. Okay. Patrzcie, jaki ten mój domek malutki tam jest. Taki maciupeńki się zrobił. O. Okej. Okay. I teraz nie wiem, czy tam jeszcze, chyba jeszcze jedno będę mógł zrobić. Więc zrobimy sobie podstawę tutaj. O. Zrobimy sobie... O. Zobaczmy, czy tam jeszcze... Nie wiem, czy wystaje. Wystaje, tak. Więc mogę jeszcze dwie, że tak powiem, spokojnie dwa piętra dorzucić. Wystaje mi, pewnie, że tak. To świetnie. To jeszcze dwa pięterka tylko wrzucimy. Zbuduj. I będziemy mieli wieżowiec gotowy. Znaczy dwa pięterka, w sensie raz tylko skoczymy na górę. Bo to mamy ładnie przygotowane, o. Ostatni skok na górę i będziemy mieli gotowe. I spróbuję jeszcze wykończyć, powinienem zdążyć dzisiaj. Wykończyć ten wieżowiec. Z zewnątrz, bo w środku nie będziemy go wykańczali na razie. Chyba, że będziecie chcieli, to napiszcie w komentarzach, to będę go wykańczał i w środku nawet. Okej. Okay. Winda 1, winda 2. Dziwna jest ta winda. Okej. Okay. I winda 3. Dobrze, te windy są, kurcze. Nie, nie, poczekaj! O, nie, stój! O. Dobra. Ciężka sprawa, ciężko się tu skacze. Dobra. Kawałeczek do przodu, teraz kawałeczek w bok. Będziemy mieli gotowe. W końcu. O. Ach, kurczę, jaka bestia powstała. Mam nadzieję. Tu już na razie nie robię, to skasujemy. Czekajcie, to musimy skasować. O. Proszę bardzo. Mam nadzieję, że nic nie wystaje, bo zrobimy dwa piętra. No, nic nie wystaje. Zobaczcie, jaki budynek. O, to jest tak, parter. Pierwsze, drugie, trzecie, czwarte, piąte, szóste, siódme, ósme, dziewiąte, dziesiąte, jedenaste, dwunaste. 12 pięter, moi drodzy.
No może to nie jest, wiecie, to nie są może Stany Zjednoczone, gdzie jest 50 pięter. Przepraszam, albo 100 pięter. 12 wystarczy na początku, ale o kurczę, 100 pięter? Nieźle. W Dubaju tam mają tyle. Jak dobrze pamiętam. Okej, i teraz musimy zrobić tą ładną zabudowę. Czyli musimy zrobić taki daszek. Nie wiem jeszcze na jaką wielkość. Coś takiego powiedzmy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście. Dobra. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście. Okej. To byłoby coś takiego. Taki daszek będzie. Pod daszkiem coś tam jeszcze porobimy. Okej. Coś takiego. Tu nic nie będzie. To będzie równe. To będzie daszek. Tu zrobimy takie kolumny temu daszkowi cudownemu. Czekajcie, tu powinno być jeszcze chyba tak. I teraz będzie równo. Trochę jak w szpitalu. O, tak jest. Balkonów na 12 piętrze nie będziemy robić, spokojnie. To nie o to chodzi. Okej. I tu jeszcze jeden. Dobra. Teraz tak, kolumny. Na pewno kolumna musi być, która wspiera ten taki, to zadaszenie. Powiedzmy, że tutaj jedna. W sumie możemy zrobić tutaj kolumny według tego. Będzie łatwiej. I w 100% będziemy mieli równo. Dzięki temu przynajmniej będzie równo, bo tak to nie wiem. Nie będę musiał odliczać, bo tak to musiałem odliczać, ile kratek dalej ma być zrobiona kolumna, a tak to przynajmniej o. Będzie elegancko. Tak jest. Dobra, tutaj powiedzmy, tutaj chyba, nie wiem czy tutaj też. Też może być. Tutaj. Zaraz te drzwi muszę jakieś zrobić, słuchajcie, zrobimy takie drzwi szklane obrotowe. Obrotowe szklane drzwi. W starym stylu taki budynek będzie, elegancki. Ta. Zaraz trochę zieleni dorzucę też, żeby było. Wokół budynku. I na krańcu, o, dobra. To zaraz, a właśnie chodnik jeszcze musimy, czekajcie, chodnik tu musi być, czekajcie, co mamy tutaj, brick i asfalt. Dobra. Dorzucimy na razie trochę chodnika. Żeby to było w miarę sensowne. Ta. Delikatnie przyladżyło, ale na szczęście wszystko żyje. No, bo podwójnie asfalt zrobiłam, nieważne. Jezus! Gdzie to poszło budować się? Tutaj. Dobra. Pasy w ogóle, a właśnie, przejście dla pieszych. Piersi muszą przechodzić też, co nie? No właśnie. No i też muszą gdzieś przechodzić. Dobra. Tutaj w sumie zostawimy sobie. Na razie chodnika tu nie buduję, bo tu możemy zrobić mały chodnik i powiedzmy gdzieś uliczkę, żeby to było krzywe, nie było tak, wiecie, idealnie wszystko prosto, równo. Oczywiście gdzieś tu pasy. Mniej więcej chyba tu. Na ile tam było? Na dwa? Na dwa, dobra. Dobra, Zbychu na dwa budował. Okej, raz, dwa. Na dwa. Na dwa. Okej. Ale chyba tam zaczynało się od jednego, nie? Czy co? Dwa? Dwa? Co jest grane? A, bo to za tłuste tu zrobiłem jedne. Na dwa, tutaj pusto. Też nie. Na jeden. Holender, jasne, czekajcie. Pomyliłem się. Krzywe pasy zrobiłem. O. Teraz się zgadza. Okej, pasy zrobione. Tutaj powinny być te przejście takie właśnie eleganckie. Nie wiem, czy mi się uda zrobić. Po środku musiałoby być. O, tutaj musiał po środku gdzieś. Nie, czekajcie, tutaj. Drzwi obrotowe. Tylko drzwi obrotowe. Nie, to nie przejdzie. Holender, nie przejdą drzwi obrotowe, bo jest krzywo zrobione. Znaczy, nie jest równo. O, może musi być idealnie równo, żeby to fajnie pykło.
Więc zrobimy tutaj szklane drzwi wejściowe, ale eleganckie. Czekajcie, na pewno gdzieś... O, tak. Niewidzialne kółeczko. I do tego oczywiście szklane drzwi. Szklane drzwi, szklane drzwi. Dobra. Byłoby jedno wejście. Okej. I teraz tak, tutaj zrobimy klamkę za chwilę. I teraz tak, tutaj kolejne wejście. Ile, na ile to jest? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. O. Tutaj zrobimy szklane coś takiego. Jak użyjemy młotka, to się otworzą. Teoretycznie. O. Tak się otwiera szklane drzwi, moi drodzy. No to, żebym sobie otworzył. Dobra, nieważne. Zdarza się. Czekajcie, co my tu mamy jeszcze? Musimy wziąć na pewno automatyczne otwieranie. Czyli ja bym tutaj dał przycisk. Zwykły, tradycyjny przycisk. Będzie jako klamka. Tutaj? Nie, musiał być w środku. Czyli chyba coś takiego. I chyba coś takiego jak tutaj, o. Dobra. Co więcej, potrzebujemy kontroler, który nam to będzie obsługiwał. Ten kontroler muszę sobie gdzieś wsadzić. Tylko sobie te drzwi otworzyłem i teraz nie mam jak wejść. Muszę sobie zrobić przejście. O. Wykujemy trochę szkła. Cyk. I tu będziemy zrobimy wejście. Tutaj zrobimy o coś takiego. I zrobimy jeszcze drugi. Tak, podłączymy to. Nie, to co miało być tutaj. To powinno być... Czekajcie, tu wyłącz, to włącz tu. Okej, przyciski też podłączymy. Dobra. I teraz tak, na ile się powinno otwierać? Powinno się otwierać na 75 stopni, moim zdaniem. Obydwa. Skrzydełka, 75 stopni. Okej. Tak myślałem, w złą stronę, w drugą. O, okej. Tak powinno być okej. Już. A, jeszcze te, czekajcie, bo szkło, no właśnie. Ktoś dziurę zrobił. Dobra. W razie czego będzie wejście do naszego cudownego budynku. Potrzebujemy jeszcze, no właśnie. Potrzebujemy jeszcze takich rzeczy jak oczywiście kwiaty. Duże takie wielkie donice. Urozmaicą trochę teren. Powiedzmy taki, powiedzmy taki. I powiedzmy jeszcze te pachołki też weźmiemy. Też tutaj gdzieś tu budowa trwa. Okej. Czyli tutaj gdzieś pachołki by były. Jakieś, powiedzmy, tutaj trwa budowa czy coś tam, tam takie. Miasto w budowie. O. Coś takiego. Tutaj też dorzucę. Przynajmniej coś tu będzie się działo. Jak nie ma śmietników, słuchajcie, muszę śmietniki poszukać. Czy są jakieś śmietniki modowalne. O. I tutaj zrobimy coś takiego. To jest za mało chyba, co nie? Tak, to jest lepsze. Okej. Nie w ten sposób, nie. No kurczę, wiszącą taki to jeszcze nie widziałem doniczki. Dobra. Teraz, no dobrze to wygląda w ogóle, czy nie? Lepiej, dobrze. Dodamy tu. Dodamy tu. Przy tej nie ma, czyli tutaj by było. Teraz trochę lepiej to będzie wyglądać, słuchajcie, trochę zieleni się. Chyba tutaj słupek wisi. Trzeba go dokończyć. Coś mi tutaj... Nie doszedł do ziemi, nie dochodzi mi słupek. Kurczę. O, nie taki. O, taki musi być. Kwiaciorek. Mhm. Dobra. Okej. Jeszcze tylko kwestia koloru. Cały wieżowiec oczywiście zostawimy betonowy szary, ale donice czarne, eleganckie. W końcu budynek, biuro, wiecie.
Nie można sobie pozwolić na jakieś takie dzikie, dzikie róże. Okej. A, jeszcze tutaj, patrzcie, nie dam. O, lędy. Dobra. Okej. Cyk, cyk. Proszę bardzo. Wieżowiec gotowy, moi drodzy. 12-piętrowy, moi drodzy. Super, ekstra wypasiony wieżowiec. Już stoi. Będę musiał tu w ogóle oświetlenie jakieś dać. Wiecie, takie normalne oświetlenie drogowe. Żeby jakoś to wyglądało. Ale już zaczyna się jakoś to prezentować, także super. Napiszcie w komentarzach, czy jest ok. I czy macie pomysły jakieś, co jeszcze zbudować. Oczywiście mam już na oku budowę tego posągu, budowę boiska, szpitala, komisariatu. I czekaj, coś tam jeszcze było. Muszę sobie zajrzeć do notatek. Także sporo pomysłów się pojawiło. Jeżeli macie jeszcze jakieś, podsyłajcie. Oczywiście tam dole w komentarzach, będziemy budować. Tyle z mojej strony, dzięki za uwagę, trzymajcie się, pa pa.